kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na stylizację w stylu nowej kolekcji Wielkiego Domu Mody. Dzisiaj będzie to Dolce & Gabbana i wszystkie ciuchy tutaj będą albo z drugiej ręki, albo z second handu, albo bardzo, bardzo dawno już zakupione przeze mnie gdzieś, gdzie nawet nie pamiętam. Niektóre rzeczy tutaj mam już nawet 10 lat. I za chwilę pokażę Wam, jak zestawiać się ze sobą tak, żeby właśnie ubierać się w stylu Dolce & Gabbana, w super modnym stylu patchworkowym, kolorowym. Dla tych, którzy są nowi na tym kanale, nazywam się Kinga Nurkowska i pokazuję stylizację w stylu eko, odzysku, moda z odzysku. Na moim kanale znajdziecie też eko DIY, pomysły, jak wykorzystać różne rzeczy, żeby stworzyć piękno. I różne inne rzeczy, również muzykę. I na początek bardzo Was proszę, jeśli filmik Wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał i proszę Was też o polubienia. Kliknijcie sobie dzwoneczek powiadomień, będziecie dostawać wiadomości o nowych filmach. Kochani, jestem bardzo podekscytowana. Jak widać, po dzisiejszej stylizacji będzie bardzo kolorowo. Pokażę Wam trochę przebitek z tej kolekcji, żebyście widzieli. O co mi chodzi? To jest niesamowicie kolorowa kolekcja. Dałam ją w tym razem na początek, ponieważ, kochani, ta kolekcja mnie zachwyciła po tej całej izolacji, po tych wszystkich problemach, które mieliśmy po tej pandemii i no, nie mówię, że już całkiem minęła, ale jakby no, najgorsze, mam nadzieję, że już jest za nami. No naprawdę potrzebujemy tego koloru, tego życia, takiej eksplozji, jakiejś radości. No i zobaczcie, na przebitkach właśnie ta kolekcja Dolce & Gabbana taka jest. Tutaj jest właśnie kolor, tu jest życie, to są piękne materiały. Naprawdę zachwyciła mnie uroda, kolorystyka tych materiałów, ich zestawienia. Naprawdę tutaj jakby nie ma czegoś, co mogłoby jedno do drugiego nie pasować, ale z drugiej strony nie są to przypadkowe zestawienia, bo ma to też swoje jakieś tam zasady. No i moi drodzy, zobaczycie za chwilę, że właśnie z moich ciuchów stworzyłam coś w stylu Dolce & Gabbana. Pokażę Wam ciuchy w dobrej jakości, bo nic tutaj, co zobaczycie, to nie jest jakieś takie dziadostwo totalne. Wszystko są materiały raczej szlachetne, może z wyjątkiem dwóch rzeczy, które tak bardziej dla zabawy dołączyłam, ale to są właśnie jedwabie, to są wełny, bawełny, to są żakardy i różne takie materiały, w którymi można się naprawdę rozkoszować. No i przywitajmy lato, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta kolekcja Wam się bardzo spodoba. Ja na pewno będę nosić te rzeczy, zresztą to są rzeczy, które noszę, więc tym bardziej. Nie zawsze koniecznie w tych zestawieniach, co zobaczycie tu, ale to są rzeczy po prostu z mojej szafy. Dwie rzeczy tutaj kupiłam specjalnie do tego programu i do kolejnego o następnym projektancie. I oczywiście tradycyjnie zaczynam od tego, co mam na sobie. U Dolce & Gabbana mogliśmy zobaczyć naprawdę dużo takich patchworkowych sukienek. Spódnice, sukienki, spodnie, wszystko. No i właśnie to były różne żakardy, jedwabie w takich pięknych zestawieniach kolorów. Ja tutaj mam, moi drodzy, sukienkę z wiskozy i jedwabiu z Indii. Kupiłam tą sukienkę kiedyś na wakacjach bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś w Hiszpanii. Zachwyciły mnie kolory, no i to są, wiecie, oni szyją te sukienki z jakby takich resztek, ale z resztek takich dobrych materiałów, z resztek jedwabiu, z resztek właśnie wiskozy z jedwabiem i takich rzeczy, które im zostają z różnych produkcji. No i według mnie to jest świetne. Ja właśnie chciałam taką leciutką sukienkę, taką mgiełkę, no i ona taka jest, a że jest uszyta z takich klinów, to fajnie się rozchodzi, jest bardzo, bardzo powiewna. I w dodatku, jak zaraz się przekonacie, można z niej też zrobić spódnicę, bo ma troczki, ale po schowaniu tych troczków do wewnątrz możemy spokojnie nosić to jako spódnicę, taką z gumą na biodrach i z paskiem na przykład. Także zaczynajmy. No i właśnie ta stylówka, co mam na sobie, sukienka, założyłam to tym razem jako sukienkę i paseczek żółty, bo nawiązałam do tych klap, do tych moich balerinek włoskich, a one mi się bardzo, bardzo fajnie skojarzyły z tymi właśnie różnymi takimi kolorowymi materiałami, bo też są trochę jakby takie patchworkowe. Składają się z dwóch kolorów i są ażurowe, taki fajny wzorek. Zobaczycie tutaj na zbliżeniu, ale moi stali widzowie już na pewno je widzieli w holu lumpeksowym. Przepiękne buty ze skórki w środku, na zewnątrz, troszkę w stylu jakby lat 60.
włożyłam taki pasek szeroki, bo tą sukienkę się fajnie właśnie paskiem modeluje. Inaczej ona jest taka zupełnie luźna, plażowa i czasem też ją tak noszę, jeśli właśnie idę na plażę, na przykład na kostium kąpielowy. Do tego artystyczny naszyjnik, bo to mi bardzo spasował ten naszyjnik z takich guzików i pomponików i przy okazji, moi drodzy, te guziki to też jest taki duży motyw u Dolce & Gabbana właśnie w tym roku. Wiele kreacji było ozdobionych guzikami właśnie, poprzyszywane były one nawet tak jeden przy drugim w różnych kolorach, strasznie fajnie to wygląda. No i bardzo jestem ciekawa, co o tym myślicie, to jest dla mnie bardzo, bardzo letnie, super optymistyczne i, no i mega wygodne, to jest przewygodne. I zobaczcie tutaj wersję z tym paskiem inaczej zawiązanym, zobaczcie na przebiteczkę z klapkami, bo mam też super klapki właśnie włoskie, skórzane, które też kupiłam gdzieś na wakacjach kiedyś i bardzo mi się spodobało połączenie kolorów, no i to jest idealne do tej kolekcji. Japonki wracają do łask. Japonki będą bardzo modne. Takie plażowe sandały japonkowe są bardzo wygodne pod warunkiem, że są w tym miejscu tutaj na palcu dobrze skonstruowane, nie za grube i nie za twarde, żeby nie obcierały. No i że są ze skóry oczywiście, bo sztuczne japonki na 100% będą Was obcierać. No, na 90% może. No i zobaczcie, zestawienie kolorów, które właśnie też do tych patchworków tutaj nam nawiązuje. Niebieski, zielony, taki pistacjowy i róż. No i do tego można plażową torbę płócienną, ja mam taką też z Hiszpanii właśnie torbę, takie bardzo, bardzo wesołe kolory, ręcznie haftowaną, zresztą to jest taki piękny materiał. Powiem Wam, że tą torbę akurat kupiłam nową w Hiszpanii i nie była tania, naprawdę nie była tania, bo to było coś rzędu nawet 60-70 euro, ale naprawdę to są materiały ręcznie haftowane i też maszynowo haftowane, ale te torby są ręcznie szyte i są naprawdę zachwycające i podobne właśnie koszyczki, torby widziałam właśnie w kolekcji Dolce & Gabbana. No i tak, taka wersja właśnie z balerinami i z klapkami zupełnie na plażę, taka zupełnie już na luzie. No, a jak mówiłam, właśnie tą spódnicę można też ubrać jako, tą sukienkę można ubrać też jako spódnicę. No i zobaczcie, do tego włożyłam sobie też było dużo właśnie i u Dolce & Gabbana i u innych projektantów takich krótkich topów, ale ja celowo sobie go założyłam do wysoko założonej tej spódnicy, a to prawie, że dotyka tej spódnicy, więc w sumie ten top nie jest aż tak wcale krótki i jest superowy, bo jest takiej cieniutkiej dzianiny wiskozowej ze srebrną nitką, bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten kolor. I super mi to tutaj pasuje. No i do tego oczywiście można założyć każdy pasek, który nam tą spódnicę tutaj trochę zbiera, bo powiem Wam, że ta spódnica jest, owszem ma gumę, ale ta guma niezbyt atrakcyjnie sama w sobie wygląda. I ja wolę tą gumę właśnie z pasem, który jest na wierzch założony. Wygląda to bardziej stylowo. W ogóle nie przepadam za takimi gumami na wierzchu. Wydaje mi się to takie mało eleganckie, więc fajny, szeroki pasek na to jakiś. Tutaj mam też przy okazji takie bransoletki dopasowane kolorystycznie w różnych właśnie kolorach. One same też wyglądają trochę jak patchwork. No i do tego znowu jakieś butki, na przykład moje te buty, które mam na sobie. No i świetnie, bardzo się sobie podobam w tym zestawie. Bardzo fajnie to wygląda znowu z jakąś torbą. No i możemy sobie na przykład jeszcze wziąć bluzeczkę. Możemy sobie wziąć bluzeczkę jeszcze dodatkowo, która tu też do niektórych tych kolorów nawiązuje. O, do fioletu. Zresztą tu każdy kolor by spasował. W kropeczki. Też zestawienia takie szalone właśnie w tej kolekcji były i mi się to bardzo podoba. A tutaj ta bluzeczka pełni rolę takiego przysłonienia ramion, coś w rodzaju takiego, takiej narzutki. Na przykład możemy sobie to założyć, jak już troszkę za bardzo się opalimy i nie chcemy już więcej słońca na naszych ramionach. Można taką bardzo cieniutką, z czystego jedwabiu naturalnego bluzeczkę powiewającą włożyć. Będzie to prześlicznie wyglądało na plaży, bo tego typu materiały właśnie, które tak są takie powiewne, pięknie wyglądają na plażach i właśnie wiatr nimi będzie tak snuł i będziemy wyglądać jak milion dolarów. Moi drodzy, wybaczcie, dzisiaj może być troszkę słabo z dźwiękiem. Ja się staram głośno mówić, ale jest bardzo duży wiatr dzisiaj. Ale jednak mimo tego słońca, mimo tego, wiecie, mimo tego wiatru, wolę nagrywać w lecie tutaj, bo
No nie ma czegoś takiego w studio jak ta atmosfera po prostu lata i słońca, szczególnie do takich właśnie letnich stylizacji. No jednak coś takiego jest, że mam ochotę cały czas po prostu tutaj nagrywać i w ostateczności tylko przenoszę się do studia. Także wybaczcie jakieś takie drobne mankamenty. Idę dalej. No i kochani, co teraz? Teraz będą kolejne spódnice. Szalona spódnica z henem, taka właśnie modowa, którą Wam już kiedyś pokazywałam, chyba za 2 złote kupiona w holu. I ta spódniczka tutaj jest na tyle zwariowana, że już tutaj mi się wydaje, że się tyle dzieje, że nie trzeba patchworku. Naprawdę, to samo w sobie i struktura, i forma, i materiał takie, i plisy. Wszystko, tu jest wszystko po prostu w tej spódnicy. Ja bym nie nazwała jej elegancką. To jest raczej coś takiego szalonego, jak mamy ochotę właśnie, jak mamy ochotę zaszaleć, jak mamy ochotę się wyróżnić gdzieś, może właśnie na jakąś letnią imprezę, na coś takiego, na jakąś imprezę taką wariacką na plaży czy w klubie w lecie. To jest właśnie według mnie tego typu spódnica. No i spódnica dla osób, które nie przypadają za mini, bo ja osobiście uwielbiam nosić krótkie rzeczy w lecie, bo jest mi po prostu w nich wygodniej. Jeśli chodzi o sukienki, ale fajna spódnica, taka z jajem powiedziałabym. No i do tego sobie dobrałam, właśnie troszkę idąc kluczem tutaj tych niektórych stylizacji, zobaczcie tam na ekranie Dolce & Gabbana, dobrałam sobie bluzeczkę w kropki jedwabną. Śliczna jest ta bluzeczka z żabotem jeszcze w dodatku. No i tutaj takie zestawienia właśnie w kolekcji Dolce & Gabbana były z takimi monochromatycznymi, może nie mono, ale tak biało-czarne, z elementami ewentualnie koloru. Tam były i kratki właśnie, i kropki, i różne rzeczy. Natomiast ja Wam tu pokazuję, tą bluzeczkę sobie związałam, tak żeby ona była krótsza. Ja nie bardzo lubię bluzki noszone, takie luźne bluzki, noszone do spódnic, do środka, bo bardzo nie lubię, jak mi tu wyłażą takie wiecie, takie farfocle z boku, nie wiem jak to nawet nazwać. Te bluzki bardzo rzadko się trzymają w miejscu i najczęściej po prostu tak wyłażą i potem mamy tutaj niby pas, a tutaj mamy jakieś takie powyciągane rzeczy. I to ja tego nie lubię, nie wiem, może niektórym to nie przeszkadza, ja tego nie znoszę, dlatego ja w lecie wolę sobie zawiązać taką bluzkę właśnie na supeł. Ona nie jest wysoko zawiązana, więc praktycznie tutaj może jak tu podniesiemy wyżej rękę, to będzie nam coś tu widać. Ale właśnie to do tej spódnicy, bardzo fajne zestawienie, taki ostry róż do biało-czarnego, bardzo fajnie to wygląda, przyznajcie. No i można tutaj zaszaleć dodatki, na przykład w jednym momencie włożyłam sobie taką apaszkę w drugą stronę, biało-czarną, w czarne kropki, jako pasek do tego. Klapeczki, jak najbardziej można, takie na przykład ja tutaj do spódnicy, różowe, bardzo wygodne i też taki typ obcasika widziałam właśnie tej kolekcji, o której mówimy. No i bardzo mi się to podoba. Można zaszaleć z kolorową torebką, znowu z różową torebką, nawet z torebką w te takie, tutaj moją, w te takie, o, szalone hafty, ale też jest właśnie taki mocny róż w niej i czarny, także spoko, według mnie. No i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, według mnie, właśnie to połączenie tej spódnicy z tym. Można sobie inny pasek dla odmiany innego dnia, złoty, czemu nie? Tutaj też było dużo złotych elementów w kolekcji Dolce & Gabbana. Można sobie zmienić, ja tu już nie robiłam kolejnej stylówki, ale na przykład takie kremowe sandałki, nawiązując do kropek na bluzeczce. Bardzo modne i też bardzo, bardzo tutaj w tym sezonie takie odpowiednie, a w ogóle prześliczne. Moim zdaniem prześliczne. Także no, stylóweczka z tą spódnicą i z bluzką w kropki. Idę dalej. Kolejna stylówka to będzie też ta sama bluzka właśnie w kropeczki z żabotem i tu przekornie ją włożyłam. Celowo włożyłam ją do shortów jeansowych i nie jestem do końca zadowolona z efektu, ale tylko dlatego, że te shorty mimo dobrej jakości nie podobają mi się na mnie, niestety. No niby są takie wysokie, z wysokim stanem, niby są tu szersze, ale jakoś może są za grube po prostu, może powinny być o rozmiar większe, bo nie czuję się w nich stuprocentowo komfortowo, ale było coś takiego podobnego właśnie u Dolce & Gabbany. Shorty z krótką bluzką albo z taką bluzką gorsetową no i właśnie do tego nawet był płaszcz, który zaraz też zobaczycie. No a tymczasem shorty, właśnie bluzeczka krótko związana, no i do tego ja tutaj sobie znowu założyłam apaszkę jako pasek.
oczywiście można sobie dowolny pasek, nawet czarny, taki gruby pas by fajnie wyglądał do takiej stylówki. Ale ja tutaj akurat chciałam z tymi apaszkami się pobawić, bo w lecie lubię takie lekkie dodatki właśnie, takie, które robią nam tutaj takie wrażenie takiej letności i ulotności. Nie wiem nawet, czy jest takie słowo, letność, chyba raczej nie. No dobra, ale mniejsza z tym. I tutaj tym razem poszłam w mocne buty. Do tych krótkich spodenek mi się podobają mocne buty. Tylko już nie pamiętam, czy do tej, czy do tej drugiej wersji. Nie, mocne buty są jedne te właśnie chodaczki moje skórzane, takie właśnie superowe, z szerokimi paskami ze skórki. I druga wersja na wymianę do tych shortów, jak najbardziej fajnie, na trochę chłodniejszy dzień, może nie na upał. Kozaczki, takie patchworkowe, dokładnie. To są kozaczki, firma robi taka z materiałów odzyskanych. Z materiałów z recyklingu, ze skór z recyklingu i one są takie śliczne, artystyczne. Mówiąc już do rymu, śliczne, artystyczne buciki. Zaraz je jeszcze też zobaczycie w stylówce. No i właśnie zobaczcie, że u Dolce & Gabbana też były takie właśnie patchworkowe buty. Nawet właśnie takie cienkie kozaki letnie. Więc fajnie, podoba mi się, że może tak można sobie tak ubrać. No i można sobie to zestawić, jeżeli jest już chłodniej, albo w nocy, wieczorem, do kurtki, na przykład patchworkowej. Tu mam przepiękną kurtkę z jedwabiu i to znowu jest jakiś taki lepsiejszy, droższy ciuch hinduski, kupiony niedawno przeze mnie w Lumpeksie. Pokażę Wam szczegółowo w holu lumpeksowym, bo teraz mi już nie chcę tracić na to czasu. Z jednej strony jest taka jedwabna, na zewnątrz jest patchwork, na zmianę jedwab z takim jedwabnym aksamitem. I zapinana na takie fajne, folkowe, drewniane guziczki. No i można coś takiego włożyć, tym bardziej, że właśnie to jest znowu nawiązanie do kolekcji Dolce & Gabbana. I jestem zakochana w tej kurtce, w ogóle jest tak cudowna w dotyku, jest bardzo praktyczna, bardzo mięciutka. No i do wszelkich właśnie spodni, krótkich spodenek, to jest świetna rzecz na chłodne noce, dajmy na to. No, idąc dalej, to już tak spodenki Wam pokazałam w zestawieniu z bluzką. Okej, to teraz jeszcze te same spodenki do płaszcza. To już jest zupełnie elegancka wersja, może nie do końca elegancka, bo te spodenki niewiele mają z elegancją wspólnego, ale gdybym miała takie na przykład żakardowe spodenki eleganckie, trochę dłuższe, nawet może te moje niebieskie, które kiedyś pokazywałam, ale wydały mi się tutaj może takie za bardzo zachowawcze, bo one są takie rzeczywiście trochę tradycyjne, takie bermudy tradycyjne, ale mogłyby też być do tego. Włożyłam sobie tą samą bluzkę, spodenki i buty, tamte te kozaki, do takiego przepięknego płaszcza Desigual. Zobaczcie, i takie płaszcze bardzo podobne właśnie Dolce & Gabbana mieli w kolekcji swojej tegorocznej, wiosnę, lato. Przepiękny jest ten płaszcz. Zobaczcie, tutaj być może jeszcze uda mi się zrobić zdjęcia. On ma takie żakardy właśnie ciężkie, jest dosyć sztywny, ale przez to też ma elegancką formę. Ma tu nawet takie elementy, jak były u Dolce & Gabbana, ze złotą nitką. Z tyłu jest taki jakby taka chińska aplikacja na jedwabie, bo to jest jedwab akurat. No, która mi się tutaj podoba do tych butów, bo tutaj na tych butach jest róż i tu też mamy takie elementy różu. No i to jest zupełnie zwariowana stylizacja. Te, które zobaczycie od tej pory, będą najbardziej zwariowane zdecydowanie, ale ta bluzeczka w kropki podoba mi się do tego tutaj wywiniętej poły, tego płaszcza, która jest też takie nowoczesne wzory. Czarny, biały, czerwony. No i to wygląda ekstrawagancko, naprawdę ekstrawagancko, ale wszystko zależy od okazji. Może i tak też jest okazja gdzieś wyjść do jakiejś ekstrawaganckiej kawiarni, na spotkanie z przyjaciółmi, nie wiem, na wernisaż do galerii, czemu nie? Może nie do końca do tych spodenek. Ja bym tutaj spodenki jednak zmieniła, ale już szczerze powiedziawszy, że no chyba sobie kupię takie spodenki wręcz, bo bardzo mi się te pomysły tu podobają i planuję takie fajne spodenki denimowe albo właśnie jakieś takie granatowe, jedwabne może byłyby super też do tych stylówek tutaj. Ewentualnie złote, żakardowe też byłoby ciekawe. Plan jest.
No i moi drodzy, zbliżamy się pomału do końca. Teraz pokażę Wam tą spódnicę, którą ostatnio widzieliście w holu z Desiguala. I ona znowu, zobaczcie, no tutaj właśnie ona była zapowiedzią trochę dzisiejszych stylówek. Przez te róże naszyte z tyłu, takie te aplikacje różane. No właśnie widziałam takie róże w tej kolekcji. No jest rzeczywiście piękna, jest trochę wąska na mnie i to widać niestety. Ale ja już teraz jestem na programie, powiedzmy, trochę dla zdrowia, więc myślę, że niedługo w tę spódnicę zupełnie swobodnie będę wchodzić, bo na ten moment po prostu trochę niewygodnie się w niej chodzi. A to jest kwestia naprawdę centymetra w obwodzie. Ja nie mam raczej problemu z takimi rzeczami i na pewno niedługo osiągnę swój cel. W każdym razie tą spódniczkę włożyłam znowuż do tej pięknej bluzki w kropki związanej. Dlaczego? Bardzo mi się podoba to połączenie, gdyż tutaj, zobaczcie, z przodu tej sukienki, ale również i z tyłu tej spódnicy, również i z tyłu na tym materiale są kropki. Może nie dosłownie kropki białe, takie kremowe kropki jeszcze z żółtym środkiem, ale to nawiązuje i to mi się podoba, że właśnie jest to nawiązanie i kolorystyczne, i graficzne do tej bluzki. Można tutaj też się pobawić jeszcze z jakimś pasem, ale ja chciałam, żeby było widać ten pasek od spódnicy, więc po prostu to do tego. I do tego buciki właśnie takie eleganckie, albo raz te kozaczki, albo moje te eleganckie sandałki, które mi się do tego bardzo podobają. No i oczywiście możemy tutaj jakąś fajną torebkę wziąć, na przykład czerwoną, na przykład taką patchworkową, na przykład mam też tutaj taką torbę, mam też taką torbę Ebarito, która jest świetnej firmy i z której się do tej pory bardzo, bardzo cieszę, bo ona właśnie znowu jest w takim stylu z fajnej skóry i w takim właśnie fajnym, kolorowym, artystycznym stylu i bardzo fajnego rozmiaru w dodatku. No i takie zestawienie też zwariowane. Naprawdę wiem, że to zestawienie jest dość wariackie, ale to jest jeszcze nic, bo na sam koniec zostawiłam chyba najbardziej zwariowane zestawienie. Ta sama spódnica do takiej bluzki z jedwabiu, Karen Millen, 100% jedwab i przepiękne aplikacje kwiatowe na tej, to jest szyfon jedwabny akurat na 100%, tak, no i to jest właśnie szyfon, taki lekko matowy materiał, przezroczysty. Śliczna bluzka, naprawdę. Tutaj z boku ma zamek, więc się fajnie tak dopasowuje do sylwetki. No i tutaj mam na wierzch tą bluzkę, bo włożyłam do tego jeszcze pasek, taki artystyczny pasek, powiedzmy, który znowu jest też patchworkiem, bo to jest, już Wam tu pokazuję, szarfę, taką w stylu pasa obi, czyli pasa japońskiego do kimon. Taką też z patchworku zrobioną, bo tutaj już są błękity, są turkusy, stwierdziłam, że tu też w tej szarfie i błękity, i turkusy, i różne inne kolory i to sobie zawiązałam jako pasek, jako taką ozdobną kokardę na wierzchu tej bluzki. Naprawdę, ta stylizacja, zdaję sobie sprawę, jest bardzo odjechana i trzeba mieć odwagę, żeby tak wyjść, ale dlaczego nie? Uważam, że jeżeli już mam może nie współzawodniczyć, ale sprostać wyzwaniu Dolce & Gabbana, no to dlaczego mam nie być szalona, bo oni też byli naprawdę szaleni w tym roku. Zresztą nie tylko w tym roku. No i na wierzch tego, specjalnie ta bluzka jest na wierzchu zostawiona, żeby odbijał się kontrast tego pasa właśnie na wierzchu, żeby było go bardziej widać, jego kolor, jego kształt, tego węzła. Jakbyśmy to włożyli do środka, to w tej zestawieniu ze spódnicą trochę by się stracił ten pas. Stąd właśnie taki pomysł. No i mogą być znowu te kozaki szalone, ale można też tutaj spokojne buty. Podejrzewam, że ja jakbym już szła w takim stroju zwariowanym, to raczej bym włożyła już spokojniejsze buty, jakieś takie raczej sandały. Natomiast no tutaj chciałam jeszcze pokazać Wam tą szaloną inspirację. No i do tego oczywiście może być chustka, tak jak tutaj wiele stylizacji właśnie Dolce & Gabbana z chustkami. Torebka w róże, która znowu nawiązuje do róż na spódnicy, no albo duża torba właśnie też ta kwiatowa, jak najbardziej by pasowała. No i kochani, szalejmy! Co chcę Wam powiedzieć przez tą wspaniałą kolekcję?
po prostu wróćmy do radości życia i możemy to robić ubraniami. Dlaczego nie? Nawet jeżeli nie uwielbiacie takich zestawień szalonych, to chociaż jakiś jeden mocny kolor, taki, który wam doda humoru, który wam doda po prostu, wiecie, monochromatycznie fajnie, ale chociaż torebka niech będzie jakaś taka, wiecie, zajzajer, taka bardzo mocna. Albo jakiś właśnie pasek szalony, albo chustka, okulary, nie wiem, koszyk ozdobiony pomponami. Czemu nie? Jest lato i dodawajmy sobie energii w ten sposób. Ja kocham te kolory. No i dlatego na początek rozweselająca ta właśnie kolekcja. Następna kolekcja będzie już niedługo, pewnie za jakieś 2 tygodnie. Tymczasem już bardzo niedługo haul lumpeksowy i pokażę wam mało rzeczy w tym haulu, ale za to, uwierzcie mi, będzie warto, bo jedna rzecz jest taka, że serce rośnie. Zobaczycie, to będzie niespodzianka i to będzie coś, co później też zobaczycie w specjalnym programu stylówkowym, także mam nadzieję, że się wam to spodoba. No i kochani, już zapraszam was też na moje wyzwania, które już zapowiadałam z 2 youtuberkami. Będą bardzo fajne, myślę, i pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam wspaniałej niedzieli i do zobaczenia już w następnym programie. Cześć! Pozdrawiam Polkę.